wyjątkowe jest chyba to, że przetrwaliśmy 10 lat, w tym jeden rok, kiedy była w zeszłym roku pandemia, tak, myśleliśmy odwołać imprezę. Nie przeszkodziło to w żaden sposób w naszych zamiarach, impreza się odbyła. Druga sprawa jest taka, że cieszymy się ze współpracy z lokalnym klubem. Teraz już to nie jest klub studencki, tylko Gregory Campus Club. I bardzo dobrze się ta współpraca układa, aczkolwiek mamy aspiracje nieco większe, o których dowiemy się wkrótce z portali społecznościowych. Co jest wyjątkowego? To, że ludzie nam ufają, że od tylu lat przyjeżdżają i wbrew pozorom, o ile charakter imprezy jest mimo wszystko lokalny, to cieszy się zainteresowaniem takim, można powiedzieć, ogólnopolskim, tak? Bo rezerwacje w tym roku na bilety są z Gdańska, gdzieś z Podlasia, Wielkopolska i inne rejony kraju. Także jest to mobilizujące do tego, żeby działać i tę imprezę robić dalej. Nie ma zresztą takiej opcji, żebyśmy tego nie robili, bo jest to taki konik lokalny i cieszymy się, że tyle osób obdarzyło nas zaufaniem, za co bardzo dziękuję. Mamy 7 zespołów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Pierwszy, który otwierał dzisiejszy koncert, jest zespołem How Long z czeskiego Cieszyna i Karwiny. To jest taka nie tyle lokalna formacja, co zespół, który w Czechach jest popularny, gra gatunek z nurtu Krustpunk, czyli troszeczkę taką agresywniejszą formę, ale jak dzisiaj się okazało, bardzo przemawiającą do publiczności. Reszta to jest prawdziwa śmietanka polskiego hardcora. Mówimy tutaj o zespole The Dog czy Schizmie, która istnieje grubo ponad 20 lat i jest jakby ikoną tej sceny. Mamy tutaj też gwiazdę w postaci Eye for an Eye z Bielska Białej. To nie jest formacja, która grała u nas pierwszy raz, tak samo jak Schizma. The Dog również też gościli, ale jeżeli mamy sobie przyznawać tutaj jakieś laury, to dla tej dwójki przyznajemy te szczególne. Nie bez powodu zresztą, bo to jest kawał historii w ogóle polskiej muzyki hardcore punk. Mamy też zespół Embiter z Warszawy, który gra taki nowoczesny, bardziej metal, ale utrzymany w duchu mimo wszystko lat 90., co dla niektórych może być niespodzianką, a dla innych czymś zupełnie nowym. Jest totalnie fenomenalny zespół Skow, który grał przed nami chwilę temu. Jest taką odpowiedzią na jeden bardzo popularny zespół z Norwegii, który się nazywa Kvelertak. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał styczności z tym zespołem, to musi mieć i w kolejnych latach będzie o nim głośno. W stawce mamy również Six Steps Forward, który pojawili się totalnie w ostatniej chwili ze względu na to, że musieliśmy odpuścić jedną z kapel. Oni reprezentują nurt hardcora, takiego trochę bardziej melodyjnego. Jest to muzyka bardziej uniwersalna w stosunku do pozostałych zespołów i z pewnością przytrafią do gustu naszej publice. Mimo wszystko jakby ograniczonych tych warunków, tak, jakie tutaj mamy, bo jednak jest to klub, w dodatku był studencki, tak, który wiąże się jakby z imprezami klubowymi czy z muzyką taneczną. Niektórzy spotykają się z tym pierwszy raz i jest to dla nich takie zderzenie, bo może nie grali do tej pory w takich miejscach, tak samo z publicznością, która nie zawsze odwiedza takie lokale, ale artyści wyrażają się totalnie pozytywnie. Druga sprawa jest taka, że mamy świetne nagłośnienie w tym roku i to się sprawdza. Nie ma żadnych przeszkód, żeby robić takie imprezy dalej.